Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, leję od wczoraj. Autentycznie leję od wczoraj. Pogoda się zrobiła taka, że ciężko w ogóle było się z łóżka wylec. No taka całkowita jesień. W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że polska jesień. A tak w ogóle to wiecie, u mnie tak w TV Meteo, jak wam z 5 razy dziennie o pogodzie nie powiem, to żyć nie mogę. No ale ja już tak działam. Działam, funkcjonuję zgodnie z pogodą. Proszę, teraz coś widzę. No i wczoraj w ogóle 2 albo 3 razy przyszły te alerty o podtopieniach. I chyba coś jest, że ten poziom wód się podniósł i to tak dość mocno, bo Koko przyszła, to była calusieńka mokra. Calusieńka mokra i podejrzewam, że do strumyka wlazła, wiecie? Zresztą Matyk też wcale nie jest lepsza, więc dzisiaj będzie taki ciężki dzień pod tym względem. Bo co wyjdą, to będą mokre, co wyjdą, to będą mokre. A ja tak w ogóle nie wiedziałam, co mam ubrać, bo tak, na dworze jest mega zimno. Bo jest mega zimno. Chociaż może ja głupoty gadam, poczekajcie. Sprawdźmy to. Ale tak mi się wydaje, że jak psy wypuszczałam, że 7 stopni, więc jest mega zimno. Natomiast u mnie w pracy, dzięki Bogu, jest mega gorąco. No i jakiś taki, czekajcie, bo zaraz mi się tu normalnie przyjaracie. Zamiast jajek to będzie statyw do kanapek. No i w ogóle ja dzisiaj taki trochę niedoczas, ale to nic, damy radę. Zrobię sobie tylko kanapki z jajkiem sadzonym. Jezu, pada. Ale to nic. I cały czas mam takie wrażenie, słuchajcie, że dzisiaj jest piątek. A to przecież dzisiaj czwartek. Normalnie. Jeden dzień poszła do pracy, ale dziewczyny, jak ja wczoraj. Matko Boska. Słuchajcie, robiłam tabletki na wieczór i zapomniałam jednej tabletki tam mężowi dołożyć. A on ma taki swój pojemniczek tej tabletki. No i siedział i koło niego leżał takie pudełko, wiecie, ze śmieciami. Czyli tam jakieś papierki, coś tam takie przygotowane już do wyrzucenia. A obok ten jego pojemnik z tabletkami. Ja zamiast mu dołożyć tabletkę, to mu do tego ze śmieciami wrzuciłam. I czyli cały dzień takie właśnie błędy robiłam normalnie. Dobrze, że mi się ten film dla Was udało wyedytować. No byłam nie do życia, naprawdę. Bo dzisiaj już inaczej. Dzisiaj tak... Dzisiaj z racji na pogodę będą naleśniki, no dla dzieciaków klasycznie z dżemem albo z czymś słodkim, a ja sobie zrobię właśnie z pasztetem i wiecie co, z czerwonym barszczykiem, takim gorącym do picia. Albo jeszcze sobie coś tu wymyślę, nie wiem, może jakieś warzywka przesmażę czy coś. A jutro, jak będę, bo w ogóle cały weekend, do poniedziałku w zasadzie u nas ma być taka kicha, to zrobię rosół z piekarnika, bo tak za mną chodzi, nie taki zwykły rosół, tylko właśnie ten z piekarnika. A z racji na to, że tak jak mówicie, zup się u niego, w ogóle zupę z dyni bym już zjadła, taką, już się zaczyna to, co mówiłam, że wiecie, schudnąć i utrzymać wagę na lato to jest żaden problem. Natomiast jak się zaczyna zimno, to się zaczyna wymyślanie. No i w moim wykonaniu wypisz wymaluj. W moim wykonaniu wypisz wymaluj takie buty z cholewami. Także tak to właśnie u mnie działa. Dobra, idę sobie buty. Proszę, buty. Idę sobie kanapki machnąć, a nie buty. Buty za chwilę, bo faktycznie wychodzę.
Nie wiem, co ja o tych butach. Coś pomyślałam. Ale gdzieś myśl nie dotarła z jednego zwoju do drugiego. No i tak podejrzewam, że dzisiaj to wiecie, najważniejsze przetrwać. No i pomału już tak się naprawdę szykować w ten jesienny czas. Chociaż jeszcze gdzieś coś widziałam, że jeszcze ma być tak po 20 stopni, także byłoby cudownie, przyjemnie, ale powiem wam, że trochę się boję o te rzeki u nas. Trochę się boję, bo była taka susza, wiecie, to wszystko jest wyschnięte, rzeki nie nadążają odbierać. A jeszcze dzisiaj byłam na live na TikToku, gdzieś tam pisali, że gdzieś to, znaczy ktoś tam napisał, absolutnie nie mówię, że to prawda i nie sieje paniki, że może się powtórzyć scenariusz z 97 roku. To powiem wam, tak mi się wczoraj przypomniało, zresztą wczoraj był w ogóle 11 września, nie? Rocznica World Trade Center. Tutaj teraz coś o tej powodzi. Aczkolwiek podtopienia mogą być jak najbardziej, bo to naprawdę pada bez przerwy. Bez przerwy, także będziemy obserwować. A teraz idę chlebka trzaskać. Oj dziewczyny, kawa to dzisiaj normalnie wchodzi wiadrami. Autentyczny fakt. Wiadrami. Dziewczynki, dopiero dostałyście smaczka. I już jesteście w pogotowiu z powrotem. Dwa sępiczki, przecież to nie dla was. Gdzie moja ścierka? No tak. No ja wiem, że pachnie, no i nawet powiem ci lepiej. Dobrze smakuje, wiesz? Hop. I hop. Ale dzisiaj nie jest tak najgorzej, bo nie zapomniałam sobie jajek. Ale zawiało. Nie zapomniałam sobie jajek wsadzić. Dobra, ja pakuję sobie kanapki i uciekam, a my widzimy się później. Jejku, dziewczyny. Pada od wczoraj. Teraz tak troszkę mniej, dzięki Bogu. Nawet da się chodzić, bo muszę kawałek dojść do auta. Matko, pędzą jak szaleni. Trzeba uważać, że cię ktoś nie rozjechał, szczególnie na pasy. Niebo zaniesione. Rzeki faktycznie dość mocno podniesione i powiem wam, że jak to będzie tak mocniej padało jeszcze kilka dni, tak jak prognozują do poniedziałku, to może być niewesoło. Natomiast teraz tak tylko kropi delikatnie. Nie to, że pada, bo ja nie mam parasolki oczywiście, bo po co? Zobaczcie, tu na kałuży widać. To tak delikatnie kropi, ale jest zimno. Jest już wyraźne ochłodzenie. Także ja uciekam do auta. Jadę do Biedry po te herbatki. O ile jeszcze są. I pędzę do domu. Na pyszną kawę. Patrzcie, ile tam gołębi. O matko. Czekajcie. Co, jakiś gołębiany zlot? Dziękuję bardzo, żeście mnie przepuścili na pasach. Patrzcie, patrzcie ile funfli. O Boże, moje psy to by to były w szoku. One tak uwielbiają gołębie ganiać, że szok. Zawsze są w szoku, czemu to im odlatuje do góry, a nie biegnie po ziemi. Zawsze, za każdym razem szok ich nie opuszcza. Stójcie, nie ruszajcie się, czekajcie. Ja muszę spauzować muzykę, bo zapomniałam, że woć pan YouTube muzy nie trawi. A ja i owszem. Byłam w Biedrze, dziewczynki moje drogie, i udało mi się. Stały i czekały na mnie. Trzy ostatnie. Każda inna. Czekajcie, my sobie tu siądziemy. Jak już tu siedzimy. Siedziałam tu przed chwilą, robiłam live'a stąd.
To jeszcze z wami usiądę i pogadam do was, Boże. Słuchajcie, u nas naprawdę ta sytuacja hydrologiczna robi się poważna. Ja tak sobie tutaj siedzę w kuchni, zerkam w to okno. Zaraz pójdę na dwór, zobaczę do strumyka, jak tam, co tam. Chociaż no u nas to jest takie mało groźne, no ale wiecie, jak nam tam niżej pozalewa, to ja też na tym ucierpię. Jezu, te herbaty wszystkie tak pięknie pachną. Matko, no, ta też. Niebieską sobie zostawię, zaraz sobie zrobię. I jeszcze zobaczymy tą czerwoną, tylko by mi się tu jakiś nóż przydał, żeby to otworzyć. Ja jestem pod ogromnym... Nie. Ta nie pachnie. To jest breakfast tea i ta nie ma zapachu. Ale ta niebieska też ma zapach. Tej na razie nie otwieram, bo ta to jest ta, co wam tak polecałam. Ale no jak dla mnie to są bardzo fajne. Mamy wodę w czajniku. Mamy jeszcze na jedną herbatkę, powinno nam starczyć. Więc dopijmy tą i zróbmy tą drugą. A tę odłożę. Ale jak nie kupowałyście, nie piłyście w życiu tych herbat, to właśnie one są w Biedronce. Spróbujcie. Spróbujcie, naprawdę wam polecam. A już z dodatkiem odrobiny tego syropu korzennego sztosik. Mnie to ostatnio tak smakuje, że... zapijam się tymi herbatami, a że pogoda mi się szykuje, jaka mi się szykuje, to mogę przez cały weekend testować herbatę. Chociaż powiem wam, że jakbym piła coś mocniejszego, to z chęcią bym walnęła szklankę zimnej wódki. Patrząc na to, co się dzieje. No, ale że nie piję, to pozostaje mi herbatka z dolewką soku korzennego, syropu, nie soku. I też będzie dobrze. Prawda? Ta już nie jest taka intensywna, ale też pięknie pachnie. Wasze zdrowie, dziewczyny. A matka tu cały czas ma takie towarzystwo. Tu maciupek, tu dużutek i tak sobie cały czas śpimy, nie, dziewczyny? A tu matka, nogi matki. Jedne drzwi obstawione, drugie drzwi obstawione. Koko śpi. Mati śpi, Mati pilnuje naleśników, to nie ma lekko. Ej, tu jest... Boże. Nie wiem, czekajcie. To jest Matylda. Pokaż no się. Pewnie, że to jest Matylda. Maty, ty się tak zwinęłaś, że matka myślała, że to jest Koko. A to jest Matunia. A Kokusinka je tu. Boże, świat zwariował. To jak ja już ich nie odróżniam. No ale zobaczcie, jakie one już są duże. Tu jest Koko. A tu jest Mati. Świat zwariował. To matka niedługo będzie musiała wam pyski podnosić i sprawdzać, kto jest gdzie. I tak mnie będziecie w ciula robić, jak bliźniaczki. Miałam kiedyś
takie znajome, dwie bliźniaczki, Aśkę i Kaśkę, chodziły ze mną do liceum. Ja przez całe 4 lata liceum do dnia dzisiejszego nie wiem, która jest która. Były tak podobne, że nikt nie był w stanie ich rozróżnić. I nawet jak one kiedyś robiły, a pewnie robiły nauczycieli w CAPA, to nikt o tym nie wiedział, bo one się nigdy publicznie do czegoś takiego nie przyznawały, a my jakoś też nigdy nie byliśmy w stanie ich rozróżnić. Jedyne, po czym tam niektórzy rozróżniali, to jak pytali rano na przykład Aśka, nie, Kaśka, i patrzyły, jakie mają kolczyki, bo czasami miały różne kolczyki, po tych kolczykach je czasami niektórzy rozróżniali. Ale tak to były nie do odróżnienia w ogóle. Zupełnie ubierały się tak samo, wyglądały tak samo, gestykulowały tak samo, były po prostu wiernymi kopiami samych siebie. Także niedługo może być taki u mnie. Chodźcie, jeszcze rzucimy okiem do strumyka. Ale mi nakapało! Nie, u nas jest na razie bardzo normalnie. Nic się nie dzieje. Nic nie widać. Żadnych niepokojących efektów. Jezu, kapie mi za koszulkę! Bo stoję pod drzewem. I powiem wam, że na razie nawet przestało padać, więc może nie będzie tak tragicznie. Miejmy nadzieję. Jakoś tak się przyzwyczaiłam, że z wami piję ten błonnik, że jak go nie wypiję podczas nagrywania, to potem go w ogóle zapomnę wypić. Więc lecimy z koksem. Herbatka ta niebieska, pyszna. Naprawdę jest dobra. W świątecznej szklance, a co tam? Zaraz idę sobie zrobić tą maseczkę z Isany w płachcie na dziobaka. O coś, wiecie co? Ten kwas salicylowy dawałam chyba trzeci dzień z rzędu i tak czuję, że mam taką ściągniętą facjatę, więc chyba trzeba ją tam trochę nawilżyć, a już dawno nie robiłam żadnej maseczki, bo jakoś tak ostatnio mega szybko żyję, że wieczorem jedyne, co mi się chce, to szybko, wiecie, wykąpać, przebrać w piżamę i iść poleżeć. To jest moje hobby ostatnimi czasy wieczorne. Ale muszę sobie zrobić taki jeden dzień organizacyjny z rzeczami. Nie wiem jak wy, ale ja muszę już chyba pochować te letnie, bo tu u mnie w tych górach to na pewno będzie szybciej zimno. Ja już mam świąteczną szklankę. Please, nie sugerujcie się tym. Ona stoi tu w szafce od zeszłego roku. Ale ani się nie obrócimy dwa razy, jak z powrotem się przyda. No właśnie, także takie buty. I muszę sobie, wiecie co, powyciągać grubsze, cieplejsze skarpetki, bo ja mam same stópki, takie te krótkie, bo ja takie bardzo lubię, ja nie lubię długich skarpet na zimę. No ale kurde, już powiem wam, że jak jest takie 5 stopni rano, to piździ po kostkach. I to tak zdrowo. I to tak zdrowo. Dlatego trzeba coś cieplejszego znaleźć koniecznie. Dziewczyny, tak ku woli przypomnienia, bo ostatnio jedna z was, pozdrawiam cię kochana, napisała do mnie pięknego, długiego maila, ja tak szybko z pracy tylko jej odpisałam. Ten mega płyn, to jest najlepszy płyn własnej roboty, jaki ja w życiu kiedykolwiek miałam, do czyszczenia wszystkiego, piekarników tutaj, szafek, który nie zostawia palców, nie palcuje się po tym. To jest tak, podstawowa taka wersja. 4 łychy wody, albo możecie to w 4 równych takich miarkach, nie wiem, jakiś kieliszeczek, naczynko, coś tam, czy jak macie na przykład takie miarki, nie? Bo też chodzi o to, żeby tego nie wiadomo ile, jak nie robić, że lepiej sobie to zrobić za świeżo. To na przykład 100 ml wody, 100 ml płynu do naczyń, 100 ml octu i 100 ml nabłyszczacza do
przecież to jest 100 ml, to będzie dużo, ale na błyszczacz do zmywarki, ten składnik jeszcze. I to wszystko wymieszać, bo lepiej sobie zrobić mniej, no moim zdaniem, tak, żeby, wiecie, żeby ten płyn, no można go dorobić w każdej chwili, a też ja nie robiłam jakichś wielkich ilości, bo ja robię tak, takie, wiecie, tak tyle, tyle w tej butelce i tak dorabiam, bo nie wiem, jak to długo może stać i zachowuje swoje wartości. Jak to postoi, to się wytrąca taki biały osad na dole. Tym się nie martwcie, bo jak to strzepiecie, to wy, zobaczcie, taka piana powstaje i płyn ma dalej swoje właściwości, a jest naprawdę petardziocha. Powiem Wam, że ja odkąd go zrobiłam pierwszy raz i pierwszy raz zaczęłam stosować, ja nie używam żadnego innego płynu, naprawdę codziennie, znaczy codziennie, no nie codziennie, ale jak sprzątam, to sprzątam tylko tym i polecam Wam to mega, bo jest to płyn własnej roboty, chyba najlepszy, jaki kiedykolwiek miałam, na pewno najlepszy na plamy, bo tu się żadne paluchy natycha, ja mam połyski, jak też macie połyski, każdy z Was ma piekarnik, mikrofale, lodówki te cholerne, takie powierzchnie. Dziewczyny, to jest naprawdę dobre i za grosze. Także jak coś jest dobre i tanie, trzeba to polecać. Więc polecam jeszcze raz, przypominam, jakby ktoś gdzieś nie trafił przypadkiem na tego vloga, to po pierwsze. Po drugie, trzymajcie za nas kciuki, bo u nas sytuacja hydrologiczna zapowiada się okropnie. Straszy się nas powtórką z powodzi w 97 roku. Także my tutaj cały czas, fakt faktem, u nas pada od wczoraj, ale nie są te opady jakoś mocno takie intensywne. Nawet ten moment, kiedy nagrywałam dla Was strumyk, praktycznie nie padało. Ale najgorzej ma być właśnie dzisiaj w nocy i jutro, czyli tak jak ten vlog wyjdzie. Więc mam nadzieję, że Wy, jeżeli jesteście tutaj z Dolnego Śląska, z Opolskiego i tak dalej, gdzieś tutaj na tych naszych rewirach najbardziej objętych tym zagrożeniem, mam nadzieję, że nie mieszkacie gdzieś na terenach zalewowych i tak dalej, że jesteście bezpieczni. Tego Wam bardzo życzę. No a ci, którzy nie są objęci, to trzymajcie za nas objętych kciuki. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Do jutra. Cześć, pa. A i przepraszam bardzo, łapka w górę, komentarz. No, to chciałam powiedzieć. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz, żeby być na bieżąco. Teraz uciekam. Cześć. Pa, 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 pa.